Samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył kolejne środki na wsparcie służby zdrowia. Pieniądze trafią do 36 jednostek szpitali wojewódzkich, powiatowych, gminnych, ale także tych prywatnych. Łącznie to 17 milionów złotych, które ma być przeznaczone m.in. na środki ochrony osobistej. To wsparcie ma charakter bieżący, ale mocno obciążający budżety placówek ochrony zdrowia, czyli mówimy tutaj o sprzęcie ochrony indywidualnej, o maseczkach, o fartuchach, o tym wszystkim, co jest potrzebne, żeby leczyć, po to, żeby zabezpieczyć personel medyczny. Do szpitali państwowych i wojewódzkich trafi ponad 8 milionów złotych. Kolejne prawie 6,5 to wsparcie dla szpitali powiatowych i gminnych. Samorząd województwa dolnośląskiego postanowił wesprzeć także prywatny sektor służby zdrowia kwotą ponad 2 milionów złotych. Ponad 100 milionów złotych samorząd województwa przeznaczył już na wsparcie szpitali. Te pierwsze uderzenie, pierwsza fala pandemii była pewnym szokiem, nie tylko organizacyjnym, bo trzeba było oddziały te covidowe zorganizować. Mieliśmy wyznaczone szpitale czerwone, a więc tylko skierowane na leczenie pacjentów z COVID-em. Wśród szpitali, które otrzymają środki, są Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy Borowskiej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny przy Koszarowej i na przykład Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc. To, ile pieniędzy otrzymają, jest uzależnione od liczby łóżek covidowych i respiratorowych. Kryterium było zaangażowanie. To, które było i to obecne, bo musimy pamiętać i niestety, że ten problem chorych w szpitalach na koronawirusa w dalszym ciągu, on istnieje. Obecnie mamy prawie 1000 takich pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. W związku z tym szpitale w dalszym ciągu potrzebują wsparcia. Te 17 milionów w znaczący sposób ułatwi przede wszystkim zabezpieczenie personelu, ale i również pacjentów. Po 14 miesiącach pandemii sytuacja wciąż jest trudna. W szpitalach lekarze codziennie walczą o ludzkie życia. Pozytywnym aspektem jest to, że po szczepieniach służby zdrowia personel medyczny nie zakaża się tak jak na początku. Obecnie nie ma problemu ze środkami ochrony indywidualnej. Jeśli chodzi o zachorowania wśród medyków, jest to obecnie rzadkość w porównaniu z tym, co było. I to też jest jeden z takich koronnych argumentów na rzecz programu szczepień, ponieważ w tej grupie praktycznie nie ma zachorowań. One się oczywiście zdarzają, ale są incydentalne. Specjaliści podkreślają, że do opanowania pandemii potrzebna jest odporność na poziomie 80-90%. Na razie w Polsce zaszczepiło się blisko 4,5 miliona osób. Echo 24, Oliwia Stasiak.